gigantyczny lizek w kształcie serca, mały koktajl ze skrzydłami, bardzo serdeczne Oreo i duże ciastka z miłosnymi wróżbami. Oglądaj w naszym nowym wideo, jak przygotować duże i małe smakołyki na walentynki. Rozalka cały dzień przygotowywała swoje najlepsze danie. To miniaturowe naleśniki serca są przeznaczone specjalnie dla jej chłopaka na walentynki. Mieszamy jedno jajko i 40 g cukru. Dodajemy 30 g oleju roślinnego, 125 g mąki, 120 g mleka. Mieszamy ciasto. Patelnię stawiamy na średni ogień. Wykładamy ciasto łyżeczką w kształcie serca. Smażymy naleśniki z dwóch stron. Gotowe małe naleśniki wykładamy górką. Dekorujemy je godami i zalewamy malinowym syropem. Rozalka zajęta jest rozmową przez telefon ze swoim chłopakiem. Akurat w tym czasie przeszedł brat Rozalki, Ben. I jakie słodkie serca! Ben uwielbia wypieki. Na pewno te naleśniki są dla niego. Zjada całą małą porcję. Biedna Rozalka. Wydaje się, że zaraz wybuchnie. Jak mógł zjeść wszystkie naleśniki? To niewybaczalne. Sam święty Walenty zobaczył tę kłótnię brata i siostry. W jego dniu nie powinno być żadnych kłótni. Dzwoni do cioci Zosi i prosił, aby pogodzić rodzeństwo. Kucharz Amorek z radością zgadza się pomóc. Przecież ją już znudziła bezczynność. Jedno mgnienie i Ben z Rozalką są w kuchni cioci Zosi. Przybyli tu na skrzydłach miłości. Co za niespodzianka. Najpierw ciocia Zosia chce poczęstować miłych gości smacznym, delikatnym ciastem. Trzeba zrobić dużą porcję. 115 g miękkiego masła i 240 g cukru ubijamy mikserem. Ubijamy jedno jajko. 125 ml mleka. 230 g mąki i łyżeczkę sody oczyszczonej. Ubijamy, aż ciasto będzie miało jednolitą konsystencję i będzie gładkie. Wlewamy 60 ml ciepłej wody. Wsypujemy 20 g kakao w proszku. Dodajemy czerwony barwnik. Wkładamy ciasto na papierze do pieczenia w kształcie serca. Można użyć worku cukierniczego. Stawiamy na 8 minut do piekarnika rozgrzanego do 175 stopni. Do kremu ubijamy 100 g tłustej śmietanki i 30 g cukru pudru. Dodajemy 200 g sera Philadelphia. Gotowy placek smarujemy kremem. Przykrywamy drugim zrobionym według tego samego przepisu. Rodzeństwo czuje się nieswoje w tej magicznej kuchni. Uciec się nie da. Czy chcesz, czy nie, trzeba jeść to aksamitne serce. Jest zaskakująco smaczne. Szkoda, że dokładki nie zostało. Pierwszy etap pojednania rodzeństwa – konkurs cukierniczy. Ciocia Zosia prosi brata i siostrę przygotować niezwykły deser. Wspólna praca zbliża. Wydaje się, że Ben przygotował nie bardzo smaczną mieszaninę. Stój! W kuchni cioci Zosi nikt nie ucieknie. Wreszcie gotowe. Przecież to ogromne ciasteczka z przepowiednią. Trzy białka ubijamy mikserem. Dodajemy 125 g cukru pudru. Ubijamy na sztywną pianę. Wlewamy 45 g roztopionego masła. Wsypujemy 65 g mąki. Mieszamy. Kolorujemy część ciasta barwnikiem spożywczym. Wykładamy ciasto na papier do pieczenia w kształcie koła cienką warstwą. Pieczemy w piekarniku przez 4-6 minut w temperaturze 180 stopni. Na gorące ciasteczka kładziemy list miłosny. I szybko zwijamy w pożądany kształt. Robimy zestaw ciasteczek w różnych kolorach z różnymi przepowiedniami. Ciasteczka wyszły kolorowe i chrupiące. Brawo!
Ciocia Zosia czyta przepowiednie Bena. Jak miło. Wydaje się, że w nim wcielił się duch świętego Walentego. Brat z siostrą powinien nauczyć się współpracować, więc ciocia Zosia daje nowe wspólne zadanie. Białą czekoladę roztapiamy w worku strunowym. Obcinamy rogi. Na dnie silikonowej formy do pieczenia w kształcie serca piszemy czekoladowe logo M&M w odbiciu lustrzanym. Dajemy zastygnąć. Roztapiamy w kąpieli wodnej gorzką czekoladę. Wlewamy i rozprowadzamy po ściankach formy. Gdy czekolada zastygnie, wyjmujemy ją z formy. Napełniamy drożdżkami M&M. Rozprowadzamy warstwę gorącej czekolady po masie silikonowej. Wyciskamy formą kształt serca. Obcinamy zastygłą czekoladę. Przyklejamy pokrywkę za pomocą gorącej czekolady. Razem rodzeństwo zrobiło jeden wielki M&M na dwóch. Wyszło serdecznie i czekoladowo. Lecz Rozalka i Ben znowu nie podzielili deseru i rozbili serce. Ale ma dużo kolorowych drożdżetek M&M. Brat i siostra, choć słuchają mądrych lifehacków z serdecznej kuchni od Zosi, ale i tak cały czas się kłócą. Aby przypodobać się kulinarnemu amorowi, Ben przygotował słodki różowy szejk. Roztopiamy białą czekoladę. Wykładamy na papierze do pieczenia w kształcie skrzydełek. W małym kubku podajemy gotowy koktajl mleczny. Wkładamy zamrożone czekoladowe skrzydełka. Dekorujemy miniaturowymi piankami. Wkładamy rurki. Ben daruje swój mały anielski koktajl cioci Zosi. Jaki podstępny. Ciocia Zosia uwielbia słodkie koktajle. Zwłaszcza od takich aniołków jak Ben. Rozalkę zasmucił podstęp Bena. Ona też chce do domu, a sposobów na dostanie się tam nie ma. Nie smuć się, aniołku. Ciocia Zosia przygotowała ciasteczka, symbol miłości, aby pocieszyć biedactwo. Roztapiamy 25 g masła. Wsypujemy pianki i roztapiamy wszystko razem. Dodajemy płatki ryżowe w proporcji równej piankom. Mieszamy i czekamy, aż masa trochę ustygnie. Z ciepłej masy formujemy litery X i O. Część masy kolorujemy barwnikami spożywczymi i lepimy takie same litery różowego i czerwonego koloru. Wykładamy słowną konstrukcję. Ciocia Zosia częstuje ciasteczkiem Rozalkę i Bena, bo tylko razem mogą ułożyć przesłanie dla wszystkich przyjaciół i zakochanych. Wszystkim przytulanki i całuski. A teraz spróbujcie magiczne ciasteczka. Magia znowu zadziałała. Rozalka nagle znalazła się w domu. Na dodatek ze słodkim prezentem w pamięci. Wkładamy dwie pary rękawic. Ciepłe i gumowe, aby nie poparzyć rąk karmelem. Mieszamy 400 g cukru. 200 g syropu glukozowego. 60 g wody. Gotujemy na średnim ogniu przez 10 minut. Dodajemy do karmelu czerwony barwnik. Wylewamy mieszankę na matę. Za pomocą łopatki tworzymy serce. Wkładamy szpadkę. Zastygły lizak owijamy folią przezroczystą i zawiązujemy kokardkę. Ben też błyskawicznie znalazł się w domu. W jego rękach bardzo serdeczne Oreo. Do szklanki mąki dodajemy 5,5 łyżeczki kakao w proszku. 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia i 50 g cukru waniliowego. Mieszamy. Osobno mieszamy 10 łyżeczek cukru i 150 g miękkiego masła. Ubijemy dwa jajka. Wsypujemy suchą mieszankę. Zagniatamy czekoladowe ciasto. Dzielimy go na pół. Zawijamy w folię i wkładamy do lodówki na pół godziny. Mieszamy 50 ml mleka, 50 g masła i szklankę cukru pudru.
Mikserem ubijemy krem. Stopniowo dodajemy dżem truskawkowy i różowy barwnik. Napełniamy kremem rękaw cukierniczy i stawiamy do schłodzenia na pół godziny. W lustrzanym odbiciu drukujemy obrazek ciasteczka Oreo w serduszku. Przykładamy arkusz plastiku i rysujemy wzór klejem na gorąco. Ciasto rozwarkowujemy i wycinamy zgodnie z szablonem. Wkładamy do formy do pieczenia i robimy odcisk. Pieczemy 15 minut w temperaturze 170 stopni. Smarujemy ciasteczko różowym kremem. Ozdobiamy posypką cukrową i żelkami sercami. Przykrywamy drugim ciasteczkiem. Oto przygoda. Słodkie prezenty od cioci Zosi wyglądają bardzo apetycznie. Brat z siostrą rozumieją, że przywieźli prezenty dla siebie. Wymieniają się słodkimi prezentami. Jakie pyszności! Desery w kształcie serca mają magiczną moc. Na zawsze pojednają brata i siostrę. I wszystko staje się jak wcześniej. Wojna na poduszki już się rozpoczęła. Ciocia Zosia cieszy się z takiego wyniku. Kulinarny amorek uratował miłość. Jak Ci się podobają nasze serdeczne desery? Pisz w komentarzach, jakie pyszności przygotujesz dla swojej walentynki. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i naciśnij dzwonek, aby nie przegapić nowych ciekawych przepisów na kanale Trum Trum.